Patrycja Soliman urodziła dziecko Adamowi, potem wrócił do żony. Odbierając w 2006 roku dyplom ukończenia Stołecznej Akademii Teatralnej, Patrycja Soliman miała już na swoim koncie kilkanaście rli popularność, o jakiej jej koleżanki ze studiów mogli tylko marzyć. Rolę w serialach Pensjonat, Podróża i Glina przyniosły młodej aktorce sympatię telewidzów. A kreacje, jakie stworzyła w filmach Karol, Człowiek, który został papieżem i jest miną uznania kinomanów i krytyków. Aktorka o nieprzeciętnej wrażliwości. Taka, która nie potrzebuje mocnych gestów, by mówić o granych przez siebie dziewczynach. Prawdziwie pisał o niej w Twoim stylu Jacek Wakar. Jak się miało jednak okazać, uwagę na Soliman zwracali nie tylko widzowie. Patrycja miała szansę, by zostać gwiazdą pierwszej wielkości. Nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby na planie Jasminu Jana Jakuba Kolskiego nie wpadła w oko starszemu od niej o 3 dekady żonatemu aktorowi. Adam Ferency, 71 litrów, tak bardzo zauroczył się 24-letnia wówczas koleżanka po fachu, że gotowy był nawet zostawić dla niej żonę i dzieci. Z teatrolożka Małgorzata Dziwulska miał już wtedy syna i córkę. Gdy wyszło na jaw, że Patrycja Soliman ulegla Adamowi Ferencemu, wybuchł skandal. Tak zwana branża odsadziła je od czci i wiary za, jak twierdzono, rozbicie rodziny wybitnego aktora. Tymczasem Patrycja opowiadała w wywiadach, że marzy o prawdziwej miłości, a w jej życiu jest ktoś, kto sprawia, że czuje się bardzo szczęśliwa. To, co między nami dopiero zaczyna się rodzić, nie chciałabym jeszcze o tym mówić. Żeby nie zapeszyć, powiedziała Echu Dnia, a w odpowiedzi na pytanie o ideal mężczyzny wyznala, że musi być odpowiedzialny i wrażliwy na jej potrzeby. Niestety, z czasem jej piękny sen prysnął. Świetnie zapowiadająca się kariera Patrycji Soliman w ciągu zaledwie kilku miesięcy legła w gruzach. Aktorka, która zaczynała u Polańskiego i Koterskiego, dostawała nagrody za kreacje teatralne. Musiała zacząć przyjmować epizodyczne rulki w serialach, by przeżyć, muszę zarabiać. Bo żyje na styk zalila się na lamach rewi. Nadzieję na to, że ulozy sobie zacią u boku Ferencego, Patrycja straciła wkrótce po tym, jak urodziła mu córkę. Podobno aktor, gdy dowiedział się, że jego kochanka jest ciazy, wpadł w szali i zapowiedział jej, że będzie samotna matka, bo on jednak nie odejdzie od żony. Kiedy na świat przyszła Franciszka, jej rodzice, Patrycja Soliman i Adam Ferency, wiedzieli już, że nie będą razem. Ich córka była jeszcze mała, gdy rozstali się definitywnie. Nie jest mi lekko, ale nie żałuję swoich decyzji. Dzięki Frani zapominam o wszystkim, co trudne. Wszystko źle oddala się, maleje. Frania przewartościowała wszystko. Jest najważniejsza, powiedziała aktorka w wywiadzie dla Gali, ale na pytanie, czy ojciec Franciszki pomaga jej w wychowaniu córki, nie chciała odpowiedzieć. To, że Frania się urodziła, to była najsłuszniejsza decyzja w moim życiu, stwierdziła jedynie. Po rozstaniu z Ferencym Soliman próbowała ulożyć sobie życie u boku kolegi z planu Pensjonatu Podróża, Kamila Mackowiaka. Przez pewien czas spotykała się z Grzegorzem Maleckim. Z czasem zdała sobie jednak sprawę, że romanse z kolegami po fachu nie były tym, czego pragnęła od zecia. Dopiero w 2014 roku aktorka poznała mężczyznę niezwiązanego ze środowiskiem artystycznym, przy którym w końcu zapomniała o milosnych zawodach, jakich los jej wcześniej nie szczęścił. Rok po tym, jak zdecydowała się jeść przez życie u boku nowego partnera, powitała na świecie drugie dziecko. 41-letnia Patrycja Soliman jest obecnie aktorką Warszawskiego Teatru Narodowego. Gra w serialach i spełnia się jako mama, z marzeniami o wielkiej karierze, które jej wróżono. Już dawno się pożegnała, nigdy nie miałam dylematu, kariera czy dziecko. Los zdecydował za mnie. Ale cieszę się, że stało się, jak się stalo wyznala Twojemu imperium.